Rozmowa dnia. A kolejnym gościem wtorkowych sygnałów nie jest pani Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani. Dzień dobry panie redaktorze. Pani poseł, ma pani doskonałą okazję teraz, by odciąć się i potępić wczorajszą wypowiedź Radosława Sikorskiego w sprawie rzekomego rozbioru Ukrainy przez Polskę. Nie byłby to pierwszy raz, w którym nie zgadzałabym się z panem Sikorskim. A odetnie się pani zdecydowanie od tego, co uważam, że te słowa nie miały sensu. Potępi go pani? Czy ja nie mam żadnej wątpliwości, że właściwie, jeżeli patrzymy na naszą scenę polityczną, która jest bardzo głęboko podzielona, to jedyna sprawa, w której wspólnym głosem mówi opozycja i rządzący, to jest kwestia Ukrainy, czyli kwestia tego, że trzeba jak najbardziej Ukrainie pomagać, że trzeba wspierać ją zarówno militarnie, jak i również w każdy inny sposób na arenie międzynarodowej. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I jeżeli pan spojrzy na wypowiedzi większości polityków opozycji, to jednoznacznie w tej kwestii mówią, że to, co robi rząd i to, co robią na przykład Stany Zjednoczone, jest godne pochwały. Rozumiem. To powie pani w takim razie. Radosław Sikorski, europoseł Koalicji Obywatelskiej, robi zło w tej sprawie i szkodzi interesom Polski? Przypomnę, Platforma Obywatelska. Nie ma czegoś takiego jak europosłowie Koalicji Obywatelskiej z tego prostego powodu, że tam jesteśmy w różnych międzynarodówkach. A z jakiej listy startowali się tam do wyborów wszyscy? Tak, ale my jesteśmy w ALDE, on jest w IPP. Dobrze. To w takim razie jest pani w Koalicji Obywatelskiej? Oczywiście. A Radosław Sikorski jest? Radosław Sikorski z Platformy Obywatelskiej. Tłumaczę, Koalicja Obywatelska dotyczy Sejmu, dotyczy ale samorządu. Ale razem idziecie do wyborów, pani poseł, no nie po co ta statystyka? Parlamentu Europejskiego. Natomiast nie zmienia to faktu, że po prostu to, co powiedział, nie zgadzam się z tym. Do Parlamentu Europejskiego szliście jako Koalicja Obywatelska i chcecie iść do wyborów? Nie, szliśmy jako Koalicja Europejska, gdzie potem rozdzieliliśmy się na kilka międzynarodówek. Ależ sofistyka, drodzy słuchacze, na pewno to wszystko łapiecie, te niuanse, to jest wszystko bardzo dla nie, bardzo jasne. Proste, no przecież tam nawet lewicowi startowali kandydaci, którzy w tej chwili są w zupełnie innej międzynarodówce lewicowej. Pani poseł, czy tak jak mówi poseł Skurki, senator Skurkiewicz godzinę temu, Radosław Sikorski powinien w takim razie się teraz wytłumaczyć z tych funduszy na swoim koncie, z tych wszystkich zarobków, które otrzymał? Są one ja to bym chciała najpierw, żeby się wytłumaczył Czarnecki, który przypomnę, że miał sprawę w ogóle, jak jechał zimą, Ryszard Czarnecki, poseł PiSu, który jechał zimą, kabrioletem ze złomowanym, tak rozliczył to z góry w Polsce do Strasburga. A czy i chcąc pamiętam, rozliczać że... innych, nie powinniście być jak żona Cezara? Z tego co wiem, to Sikorski ma wszystko w swoich oświadczeniach majątkowych. Natomiast proponuję zaprosić Radosława Sikorskiego, a nie znam jego oświadczeń majątkowych i nie zamierzam być jego adwokatem. Ojej, tak to łatwo wam idzie krytykowanie Prawa i Sprawiedliwości, obozu rządowego. Jeżeli chodzi o zarzuty pod waszym adresem, wszystko odrzucacie. Ja rozumiem, ale wy po władze idziecie. Przypomnę, że PiS rządzi. Przypomnę, że w tej chwili mamy duży parasol ochronny ze strony prokuratury Ziobry nad wszystkimi politykami PiSu. Natomiast jak rozumiem, jeżeli byłyby jakiekolwiek działania, które są niezgodne z prawem, to prokuratura Ziobry sięgnęłaby po nie i byłby jakiś akt oskarżenia. Pani poseł, dochodzi zupełnie o coś innego. Wyjdziecie po władzę, jeżeli chcecie, żebym ja oddał na was swój głos, to ja muszę mieć zaufanie do was, musicie być wiarygodni. Więc jak ja was pytam o zarzuty w waszych sprawach, to nie odpowiadajcie w ten sposób apisto tamto. No ja wiem, że wiem, kto rządzi w tej chwili. Wiem, kto ma władzę nad prokuraturą. W związku z tym, jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, jakiegokolwiek popełnienia przestępstwa, to nie ma żadnych przeszkód, żeby szczerze mówiąc, polska prokuratura w tej sprawie się odezwała. Z tego, co rozumiem, nie ma żadnych podejrzeń ani zarzutów. Natomiast chciałabym wiedzieć, bo to uważam, że przede wszystkim rządzący powinni być jak żona Cezara. Na przykład, co z obietnicami pana Morawieckiego dotyczącego ujawnienia majątku swojej żony? Tymi działkami, które u niej ukrywał, tymi dochodami, których nie znamy, ponieważ nigdy żona pana Morawieckiego nie powiedziała, jaki jest ich majątek. I drodzy słuchacze, to jest właśnie klucz polskiej dojrzałej demokracji już. Na pytanie, a co u was, a co u nich, a co wy? Nie, to tamci. Po prostu jest prosta sytuacja. To jest polska rządzi PiS, dziwna polityka, żeby nie powiedzieć gorzej. Ma prokuraturę PiS, ma wszystkie służby PiS, natomiast jak zauważyłam, nie było żadnego zarzutu stawianego Sikorskiemu, natomiast mamy sytuację, w której jest parasol ochronny nad wszystkimi politykami PiS-u. Pani poseł, nie było zarzutów stawianych Sikorskiemu, zgadzam się z panią, ale na jego konto wpływają ogromne pieniądze i ludzie chcieli po prostu on wiedzieć, prowadzi skąd działalność. Te pieniądze są. Chciałam zauważyć, że wszystkie te pieniądze wykazuje. W związku z tym, jak rozumiem, pochodzą z legalnych źródeł. W związku z tym nie mam żadnych wątpliwości, że z każdej złotówki potrafi się wyjaśnić. Nie musi zresztą tego robić. Robi to przed organami, jak rozumiem, tymi, gdzie zobowiązują go do oświadczeń majątkowych. Liderem pani ugrupowania politycznego jest Donald Tusk, premier Mateusz Morawiecki. Nie, liderem mojego ugrupowania nie jest Donald Tusk. To nie jesteście w Koalicji Obywatelskiej? Jesteśmy, ale Donald Tusk jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Liderem mojego ugrupowania jest Adam Szłapka. Dobrze, to w takim razie jesteście w koalicji z Platformą Obywatelską to razem prawda. I to bardzo zażyły, można powiedzieć, czy nie?
No po prostu jesteśmy w koalicji. Jesteście w bardzo koalicji, dobrej dobrze. Koalicji. I Mateusz Morawiecki mówi coś takiego, gdyby Donald Tusk doszedł z powrotem do władzy, pani partner polityczny, to by to oznaczało w Polsce bezrobocie. Powołuje się na dane sprzed roku 15. No to jeżeli się powołamy na dane sprzed roku 15, to w momencie, w którym PiS oddawał władzę w roku 2007, Polska była jednym z krajów, który miał największe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Była, że tak powiem, na pierwszych miejscach. W tej chwili, kiedy oddawali władzę, byliśmy już poniżej średniej Unii Europejskiej. Dokładnie w momencie, w którym PiS oddawał władzę w roku 2007, byliśmy na drugim miejscu, jeśli chodzi o bezrobocie w całej Unii Europejskiej. W momencie, w którym Platforma oddawała władzę, byliśmy poniżej średniej Unii Europejskiej i w górnej, że tak powiem, liście krajów z najmniejszym bezrobociem. No więc jak widać, pan Morawiecki po raz kolejny kłamie. Powiem więcej. Pan Morawiecki według Demagog.org w swoich wypowiedziach, jeżeli miał 55 prawdziwych wypowiedzi, to miał 60 wypowiedzi, które zostały zakwalifikowane jako kłamstwa lub manipulacje. W związku z tym nie jest to chyba pierwszy raz, kiedy pan Morawiecki mija się z prawdą. Czyli jak dojdziecie do władzy, nie wrócą czasy 4,50 za godzinę? Jak dojdziemy do władzy, to będzie w dalszym ciągu bardzo niskie bezrobocie, ponieważ zmiany demograficzne doprowadziły do sytuacji, w której powiedzmy szczerze, że w Polsce to nie jest tak, że się zwiększyła znacząco liczba miejsc pracy. Tylko mamy rekordową liczbę osób, które są w wieku emerytalnym. Mamy rekordową liczbę niestety zgonów, które nastąpiły w czasie pandemii, najwyższą w całej Unii Europejskiej. I mamy rekordowo niską liczbę urodzeń, najniższą nie tylko od II wojny światowej, ale w ogóle liczbę zgonów najniższą. Mieliśmy najwyższą w Unii Europejskiej, tak, mieliśmy na pewno? Jeżeli liczyć na milion mieszkańców dodatkowych zwanych... A w Rumunii nie była większa? Nie. Na tych dodatkowych zgonów w całym okresie pandemii mieliśmy 6 tysięcy na milion mieszkańców. To była najwyższa w całej Unii Europejskiej. To teraz wasz mocny pokażę punkt? Pokażę panu po programie dane. Jasne. Zobaczymy te dane w takim razie. Wasz najmocniejszy punkt, czyli program. Izabela Leszczyna, wasza posłanka Koalicji Obywatelskiej, mówi Platformy Obywatelskiej, mówi, że ujawnicie program po wyborach. Nieprawda. Regularnie przedstawiamy różne propozycje programowe, czy dotyczące energetyki. Przypomnę duży kongres Platformy Obywatelskiej dotyczący energetyki. Nowoczesna w ogóle w tej chwili ma na stronach nowy program, który powstał, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu, dotyczący Polski po pandemii nawet, dlatego że uważamy, że bardzo wiele rzeczy się zmieniło. Rozwiązania takie jak wdowia renta, które zresztą łączą nas z innymi partiami opozycyjnymi, czyli to, żeby po śmierci partnera osoba, która pobiera emeryturę, mogła pobierać część emerytury również partnera. Kwestie związane z energetyką wiatrową. To nie jest PSL-u program przypadkiem? Nie, to by już... Tam Marek Sawicki o tym mówił. Nie, też jest w programie od dawna Koalicji Obywatelskiej. Zgłaszała to pani Okła-Drewnowicz. Kolejne kwestie rozwiązania związane z edukacją, którą ja się zajmuje, kwestia praktycznej edukacji, kwestia Komisji Edukacji Narodowej, która odpolityczniłaby edukację, kwestie związane z energetyką, zarówno odblokowanie energetyki wiatrowej, co w tej dobrze, chwili próbuje pani poseł, po 7 to konkret, w takim razie dojdziemy do władzy i na przykład zapewnimy Polakom mieszkania. W jaki sposób? O, to oczywiście ten program musi być wieloetapowy. Jaki? Po pierwsze, nasi samorządowcy budują mieszkania, trzeba wzmocnić ich finansowo. Budują mieszkania? Tak, trzeba to ja pani powiedzieć. Poseł powiem coś takiego, ha, ha, ha. Nie. Przecież Polsce bardzo budowa mieszkań miasta... przez samorządy i państwo i TBS-y to jest ułameczek. Co oczywiście, oni budują? Deweloperzy i banki budują. I dlatego budują. Należy to zwiększyć. Po drugie, jak? Trzeba zmienić według mnie, zwiększyć dofinansowując tego typu działania. Pamiętajmy o tym, że to samorządy ile nie mają... budujecie, jak dojdziecie do władzy w samorządach? W odróżnieniu od rządu PiS, któremu nie wyszło kompletnie mieszkanie plus, które miało być 100 tysięcy mieszkań, a było zaledwie około 20 tysięcy mieszkań, my wychodzimy z założenia, że trzeba ułatwić przede wszystkim Polakom budowanie mieszkań. Muszą być mieszkania również komunalne na wynajem, bo jest grupa Polaków, którzy nie są w stanie. Konkret? Pani poseł, konkret. Wybudujemy tyle i tyle mieszkań za tyle i tyle złotych. Chciałam zauważyć, że tego typu pomysły to ma PiS i jak widać im nie wyszło. Ale PiSowi nie wyszło mieszkanie plus, a wam wyjdzie ile mieszkań za ile złotych? No to ja powiem w ten sposób. Mówimy, poznamy ich po owocach. Przypomnę, że były Mieszkanie dla Młodych i Rodzina na Swoim. Dwa programy, w wyniku których dofinansowanie dostało 250 tysięcy młodych ludzi, sto kilkadziesiąt tysięcy par. Było, minęło. Jak dojdziemy nie, do władzy, to był przykład, wybudujemy tyle to i tyle mieszkań. Ile? Konkret, pani poseł. To był przykład dwóch programów, które wprowadziła tamta władza i które funkcjonowały. PiS zlikwidował w 2018 roku Mieszkanie dla Młodych. Wprowadził zamiast tego swoje program Mieszkanie Plus, z którego zbudował tylko 20 tysięcy mieszkań. Powiem więcej, te najnowsze programy to Mieszkanie bez wkładu własnego. To są dosłownie ilości wynoszące 120
Koalicja Mieszkań. I Koalicja nie, Obywatelska my pokazujemy, mieszkań. Że tego typu programy, jak były tamte Mieszkanie dla Młodych, były funkcjonujące i dawały mieszkania. Mieszkań samorządowych to można szukać jak na receptę w aptekach, jeżeli ale chodzi o budowane. Wie pan, powiem jedną rzecz. Dopóki się nie zmniejszy inflacji, to mamy w tej chwili w Polsce najwyższe oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w całej Unii Europejskiej. I to jest efekt rządów PiSu. Drodzy Państwo, to jest rozmowa z panią Katarzyną Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej i z Nowoczesnej. Ciąg dalszy na stronie Jedynki oraz naszych mediach społecznościowych. I teraz sprawy międzynarodowe jeszcze. Pani poseł, po tym, co robią Niemcy w tej chwili, czy możemy mieć zaufanie do Niemiec jako wiarygodnego partnera w sferze bezpieczeństwa w Europie? Znaczy nie mam żadnych wątpliwości, że Niemcy zawiedli, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Ja miałam okazję w sobotę widzieć się w ramach Campus Akademii z merem Lwowa, Andrijem Sadowskim. I rozmawialiśmy wcześniej, bo w czasie śniadania, jak i potem była debata z nim. I bardzo jednoznacznie na pytanie jego, czego potrzebuje najbardziej Lwów, to on powiedział wyrzutni, czołgów i tego wszystkiego, co potrzebne broni. Jest do broni. I nie mam żadnych wątpliwości, że Niemcy mogłyby robić więcej. Nie mam żadnych wątpliwości, że to, co prawda nieprawdą jest już, i to właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo często powtarza się ta sama historia o tym, że oni tylko przekazali te hełmy słynne. To nie jest prawda. Przekazali samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard 30 sztuk, haubice przeciwpancerne 2000 sztuk, wyrzutnie rakietowe Mars 2, 3 plus 2, to są jakieś, rozumiem, takie systemy w stylu Patriot, tylko o zasięgu tylko 80 kilometrów. System Iris. Pierwsze dostawy były w październiku. To jest system obrony przeciwlotniczej. 16 transporterów Viper i 500 rakiet Stinger. Co nie zmienia faktu, że biorąc pod uwagę, ale że jest to jeden... Ale po co pani broni Niemców w ogóle, pani poseł? No ale ja nie bronię Niemców. Właśnie nie, ja bronię prawdy. Przecież natomiast... to jest, jeżeli chodzi o ilościową, to myślę, że przekazali ponad 200 czołgów. A oni kilkadziesiąt tych marderów czy jakichś tam innych transporterów. Pani czy pan poseł? Redaktor, nie wiem, czy nie słyszał od mojej wypowiedzi od samego początku, że Niemcy zawiedli, że ich polityka jest polityką, która jest po pierwsze polityką głupią, za którą zapłaci. Mam wrażenie, że raczej polityką obliczoną, to co zawsze krytykowaliśmy PiS, że nie może być polityka zagraniczna obliczona na rynek wewnętrzny. Czyli jeżeli oni, mam wrażenie, że posługują się jakimiś badaniami społecznymi, których mówi, że nie wiem, niemieckie społeczeństwo jest podzielone, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, uważam, ale że powinni poseł, pomagać pytanie więcej. Proste. Czy rząd Olafa Scholza, Niemcy, są wiarygodnym partnerem w strefie bezpieczeństwa w NATO? Nie są wiarygodni, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. I co do tego nie mam żadnych wątpliwości. A jako partner w sferze bezpieczeństwa mogliby wobec Polski? Wydawać więcej na swoje... My wydajemy powyżej 2% PKB na uzbrojenie. Oni wydają, nie wydają 2%, a powinni. No to mamy pewien przełom, drodzy słuchacze. Oto posłanka Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej mówi, że Niemcy nie są wiarygodni w sferze bezpieczeństwa. Od bardzo dawna krytykujemy udział Niemców w pomocy Ukrainie, jeśli chodzi o broń. Że jak na państwo o takiej zamożności powinni pomagać znacznie więcej. I tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że takie kraje jak, nie wiem, czy Stany Zjednoczone, czy właśnie Polska pomagają w stosunku do swojego PKB, w stosunku do swoich możliwości bardziej. Ale nie pomagają, bo się uzależnili od Rosjan? Znaczy... Ale to przepraszam bardzo, ja już nawet nie wiem, czy z panem redaktorem rozmawiałam, czy z kimś innym kiedyś na ten temat, że uważam, że Niemcy popełniły błędy, jeśli chodzi o ich gospodarkę energetyczną. A żeby nie było wątpliwości, polski rząd też popełnił błędy. Niemcy popełnili te błędy, że się uzależnili od gazu rosyjskiego, jeśli chodzi o to, co miało być uzupełnieniem ich miksu energetycznego. Natomiast polski rząd popełnił zasadniczy błąd, uzależniając się od rosyjskiego węgla, likwidując energetykę wiatrową na lądzie. W związku z tym oba te rządy w ten sposób uzależniły polską energetykę, a tamten niemiecką energetykę od Rosji. I na ostatnie, mówi pani o tej energetyce, to są z pytań PiSu do was. Dlaczego kierowany przez Donalda Tuska rząd PO-PSL zaakceptował umowę gazową z Gazpromem do 1937 roku? Dlaczego w roku 10 kierowany przez Donalda Tuska dobrze, rząd PO-PSL umorzył 1,2 miliarda złotych rosyjskiej spółce Gazprom? Pani poseł, miecze są obosieczne. Pan mówi o pytaniach do Donalda Tuska, 10 pytań. Pytanie do Donalda Tuska. No to ja mam 10 pytań, a właściwie nawet 12 do Mateusza Morawieckiego. Ale pani poseł, dlaczego to nie inflacja jest najwyższa od 25 lat, a inwestycje pani PKB poseł, najniższe ja od lat 30? Pytanie, dlaczego nie mamy pieniędzy z KPO? Pierwszy raz od 2004 roku pytanie. Nie mamy środków europejskich. Dlaczego mamy tyle afer? Dlaczego urodziło się najmniej ale dzieci poseł, od wielu, wielu lat? 307 tysięcy. Dlaczego w budżecie zapisane jest 68 miliardów deficytu, a prawdziwych jest 234? Dlaczego sprzedali rafinerię w Gdańsku za bezcen. Dziękujemy serdecznie. Gdzie jest to 100 tysięcy mieszkań Mieszkanie Plus?
Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.